Jeszcze w tym roku mieszkańcy południowych dzielnic Katowic zyskają dodatkowe kolejowe połączenie z centrum miasta. Trwa już budowa nowych przystanków wzdłuż linii kolejowej nr 142 od kilkunastu lat wyłączonej z ruchu pasażerskiego. Dzięki nowo powstającym przystankom możliwy będzie w miarę szybki dojazd z Ochojca, Murcek, Kostuchny i Podlesia do centrum Katowic i Tychów. Wybudowane zostaną cztery przystanki kolejowe wyposażone w wiaty, ławki, oświetlenie. Dobrą orientację w podróży ułatwią gabloty z rozkładem jazdy i tablice informacyjne. Przystanki będą dostosowane do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Będą wybudowane pochylnie i ścieżki naprowadzające. Budowa czterech nowych przystanków kolejowych możliwa jest dzięki rządowemu dofinansowaniu w ramach tzw. programu przystankowego, którego celem jest zwiększenie dostępu do kolei. Łączny koszt inwestycji to ponad 9 milionów złotych. My szczeliliśmy się w tym doskonałym czasie, czyli zaczęliśmy rozmawiać przed tym, jak te programy powstały i w momencie, kiedy byliśmy po tych dyskusjach, kiedy żeśmy stwierdzili, że powrót tej linii jest potrzebny, pojawiły się programy rządowe, do których miasto Katowice aplikowało, dzięki którym były również robione konsultacje społeczne tutaj na terenie południowych dzielnic Katowic. Te konsultacje wyszły bardzo dobrze. Mieszkańcy wypowiedzieli się, że potrzebują i chcą powrotu tej linii osobowej na tym odcinku. Żeby prace mogły ruszyć, konieczna była deklaracja regionalnego przewoźnika, że będzie te przystanki obsługiwał. Koleje Śląskie w przyszłości mają realizować dodatkowe kursy na linii 142. To z kolei będzie wiązało się z rozbudową siatki połączeń, jednak na szczegółowe informacje trzeba jeszcze poczekać. Inwestujemy w tabor, będzie duże zwiększenie naszego taboru, więc jesteśmy gotowi do rozwoju siatki połączeń. To się będzie działo. Czy będzie to określony przystanek? To zależy od kilku czynników. Kwestie formalno-prawne muszą być dopełnione. Musi być realne zainteresowanie podróżnych, czyli ten zbiorowy interes podróżnych musi być wypełniony. Są chętni? Oczywiście, że kursujemy. Ale czy dokładnie ten przystanek o określonej godzinie i dacie zostanie wprowadzony do obsługi, to się cały czas dzieje, cały czas ustala. Jeżeli wszystkie prace będą realizowane zgodnie z planem, na nowych przystankach pociągi zatrzymają się jeszcze w tym roku. Niezobowiązująco mówi się o grudniu. Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 realizowany będzie równolegle z programem Kolej Plus, który zakłada budowę dwóch wiaduktów kolejowych i jednego drogowego na południu Katowic, a także tzw. mijankę w Murckach. Trwa przetarg na projekt, a same prace budowlane mają potrwać do 2028 roku.